Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Vampir. Pokonaliśmy w końcu McCalluma. Pokonaliśmy, to tak może za dużo powiedziane, ponieważ nie został unicestwiony, nie darowaliśmy mu też życia, tak po prostu i nie wypuściliśmy. Został przemieniony w wampira. Mamy 4000 punktów doświadczenia. Mogłabym teraz pójść spać i je wydać. Niemniej jednak nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli spojrzeć na statusy dzielnicy, to szpital Pembroke oczywiście jest zdrowy, ale mamy problem z Whitechapel. Tutaj jeszcze jest jeden pan do uzdrowienia. Bates. Kurczę, nie wiem, gdzie on jest, nie mogę go znaleźć. No i co? Tutaj wszystkich poleczyłam z tego, co widzicie. Same plusy, więc się leczą. Ten pan tutaj mi przeszkadza. Tutaj jest ok, i tutaj mamy jeszcze poważny w dokach. A, uwaga, że będziemy wybierać się w tamtą okolicę, gdzie mamy tutaj mapę, przepraszam. O, jest. Whitechapel, West End i doki. Mamy teraz zadanie dla wiedzy, bez jej wiedzy, główna misja, i to jest uratuj Edgara Swayze. Zaraz to zrobimy. Tutaj odbyliśmy walkę, oczywiście. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Nie wiem, co ten znacznik tutaj robi. Jak. Ojej, to. No, poczekajcie, bo teraz muszę sobie sterowanie przypomnieć, jak tu się znaczniki usuwało. Okej. Mam to. No więc tak, musimy się wybrać do doków. Whitechapel będzie troszeczkę wyżej, ale mniej więcej powiedzmy, że to jest. No tak, w połowie drogi to wszystko. Tu bym mogła się przespać. Teraz trzeba, oczywiście będę błądzić. Szkoda, że nie można właśnie z tych kryjówek przenosić się. Zaznaczmy może sobie to, jakoś tam dojdę. Teraz tak, nie wiem, czy jeszcze jest do podniesienia, czy nie, ponieważ odnalazłam ostatnią część testamentu naszego ojca, tylko nie wiem, czy mi zapisało jako już podniesione, czy nie, ale zaraz spróbuję wam to pokazać. Którym tu się biegało? I testament znajdował się tutaj. I proszę bardzo, trzeci list Rida. I teraz tak. 1908 rok. Najdroższe dziecko, to już mój ostatni list do ciebie. Ukryłem go w szpitalu Pembroke. Pamiętasz, jak bardzo byłeś zawiedziony, kiedy odrzucili twoją aplikację? Nigdy wcześniej nie widziałem cię równie przygnębionego. Przez wiele dni nie odzywałeś się słowem. Wówczas po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z mroku, który w sobie nosisz, synu. Na dnie twego serca tkwił czarny okruch. Wiecie co? Ja nie wiem, czy to prawda, ale ja mam wrażenie, że jego ojciec był tym wampirem i dlatego mówił do niego synu, bo mogliśmy myśleć, że jako stwórca tak do niego powiedział, ale teraz zaczynam się zastanawiać. To mroczna strona Reedów, powód, dla którego muszę odejść. Teraz, kiedy już wiem, że czeka mnie potępienie, słuchajcie. Zachorowałem, synu. Diagnoza jest jednoznaczna i niebawem upomni się o mnie śmierć. Nie chcę, by najbliżsi widzieli mnie w tym stanie. To moja wina i moja decyzja. Przybywasz obecnie daleko. W Paryżu, szukając z doktorem Corellem możliwości ratowania pacjentów za pomocą transfuzji krwi. Już teraz zastanawia się, jak ulepszyć metodę, którą pomagasz stworzyć. Jestem z ciebie taki dumny, synu, lecz nie mógłbyś mnie ocalić. Nie stanę się umierającym bankierem, niezdolnym samodzielnie opuścić łóżka, otoczonym czuwającymi krewnymi i przyjaciółmi. Nie zniósłbym tego. Nie godzę się z tą myślą, więc odchodzę. Tak jak ty odszedłeś, żeby zgodnie z przeznaczeniem zostać wspaniałym chirurgiem. Ale to kurczę nie pasuje jednak. Nie chciałbym, żeby ten chirurg stał obok mnie i patrzył na mnie ze świadomością, że niebawem mnie zabraknie. Nie ustawaj w nauce, synu. Zostań, kim powinieneś zostać i zrób to dla siebie, nie dla kochającego cię stebuszka. Podjąłem wszelkie działania, żeby ochronić ciebie i rodzinę przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Pragnę, byście zapamiętali mnie takim, jakim byłem. Odchodzę, bo was kocham, moje perełki i klejnoty. Robił to, bo nosił w sobie tego mrocznego ducha, którego ukrywałem, póki potrafiłem. Za kilka dni udam się w miejsce, gdzie stałem, kiedy wyjeżdżałeś do Francji. Tam zostawię dla ciebie ostatni prezent. Potem zniknę i już nigdy nie wrócę. Żegnaj, Jonathanie. Obyś był tak szczęśliwy, jak przez te wszystkie lata. Ucałuj ode mnie Mary i
Emmeline, zaopiekuj się nimi. Żegnaj, mój ukochany synu. Na zawsze ci oddane, nie wątp w to nigdy, ojciec. Southwark. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon. About to be killed. Transformed. Dowiedz się, do kogo należy chusta. Uda się do teatru Doris Fletcher. Znów teatr Doris Fletcher? No nie. No właśnie, ten bakalum cały to był gorszy od tej Doris Fletcher, z którą się biliśmy na deskach teatru. Nie, spokojnie. Którym się biegało? A jest, okej, okay, mam. 155 metrów, to jest niby blisko, a daleko. Zobaczymy, czy tutaj jakoś przejdę tędy. A nie, tam schodzić nie chcemy. Czemu przyjdziemy mostem? O Boż, tak, okej. Okay. Teraz tak, gdzie my jesteśmy? Na West Endzie. Zobaczmy ten West End, bo tutaj właśnie coś było nie halo, prawda? Jesteśmy. A nie, wszyscy uzdrowieni. Jeżeli się przyśpimy, no powinien się podnieść na stabilny, chociaż niekoniecznie, bo on jest na granicy z krytycznym. Kurczę. O Jezu, znowu tam. O Jezu. No nie, jeszcze mi się przyciski mylą, to jest cudowne. Dobra, ja chcę po prostu przejść. Czy mogę? Dziękuję. To wy się tu bawcie z nim. Tak, ale ja chcę tylko do teatru, chłopaki. Jest, wszędzie ich pełno. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak się tam do tego teatru wchodziło. Chyba drugą stroną było trzeba w taki zakamarek wejść. Teraz nie przejdę, bo będzie zablokowane, prawda? Chociaż... bo jesteśmy... O nie! No nie! Fuck. Oczywiście normalnego przejścia nie ma, jak zwykle. Nie, spadł. Dobrze, to tyle dobrze. Ale tu jeszcze ktoś powinien być, z tego co pamiętam. Tak, będzie... oas. Mapa! Dobra, jeszcze kawałek mamy do tego Whitechapel, może przebiegnę jakoś. Już mnie, powiem wam, delikatnie nudzi. Ta bitka tutaj z nimi wszystkimi. Stupid newborn! Bla. Tak nie przejdę, prawda? O, jest takie tutaj słabe. Ten tu mi przywali, co? Nie, on pierwszy, ja nie. Ten ma 31 level, to nie tak mało, nie? Ej, nie ma. Nie ma! I też sobie hapsy przywraca. Zdecydowany. Jak wampir, nie? On na krew tak średnio widzę. Na pazury pewnie. Skubany. Ja!
O, nie mogę. Oj, nie, dobrze, nie mam krwi. Widzicie, i on otrzymuje tylko te pierwsze obrażenia. Skubańca pokonać, nie? Kurde, trafił. Znów! Jak ją ma zacząć, co? No, kurde, przejdź! Jezu, te schody tu są zabójcze po prostu. Skończyła się stamina. On nie ja. Kurde, ciekawe. To nic z tego, jak on tu przy kolejnym razie znów będzie, prawda? Dobra, Whitechapel. I kogoś mieliśmy tu uleczyć w tym Whitechapel. Tego pana. Katugana. Musimy go odnaleźć. Tylko pytanie, gdzie on może być? Widzę, że twarze dalej się doczytują. Niby go widzieliśmy, bo jest odsłonięty. Ale gdzie dokładnie on może być? Nie mam pojęcia. Mam problem z nim. Gorzej jak mi zginie, bo tak też może być. Czekajcie, czy ten Katugan cały... To nie jest ten chłopak... Nie. On ma jakiś tutaj... Nie, to nie on zupełnie. On musiał się pojawić. Dopiero w tym Whitechapel niedawno. Pytanie tylko... Gdzie się znajduje? Tak, to też nie jest Dariusz. Kim ty jesteś i gdzie ty jesteś? To nie te. Szukamy pana w Meloniku. Gorzej będzie, jeżeli będzie schowany gdzieś w jakimś budynku. Ci standardowo, prawda, stoją tutaj na dworze i mokną. Tak, żeby być zdrowym. Tu mamy zamknięte przejście, to też mnie interesuje. Tu ta pani po ulicach pomaga oczywiście. Tu byłam, więc odpada. Hmm.
A może on gdzieś tutaj się włóczy? Nie, tak, tu był ten grubas i tu był... Więc też nie. Tu przed chwilą z wampirem walczyliśmy. Jak to Whitechapel całe wygląda? Gdzie to może być? West End. Ciekawe, czy to się wlicza. Tu jest też... cmentarz, z tego co pamiętam. No, niestety. Spróbujmy w takim razie obadać prawą, ale dopiero co stamtąd wróciłam. Ojej, szczur, ale skorzystałabym, prawdę mówiąc. This is despicable. Tak, wiemy. I have this thirst for blood. Tu mamy przejście do West Endu. Więc to też raczej nie tutaj. Szkoda, że nie możemy tego pana zaznaczyć, prawda? I po prostu do niego dojść. Czy tu możemy wejść w jakiś sposób? Nie. Tu też nie. Gdzie ten człowiek w meloniku może się chować? Nawet nie ma kogo o to zapytać. Ale on jest nowy, bo on wcześniej nie był widoczny w ogóle. Tu nasi ulubieńcy, na pewno. To był ten prowizoryczny szpital, niestety. Który już nie pełni swojej funkcji, nie lepiej tam nie wchodzić. Stąd pewnie cały czas ten status krytyczny. Nie mamy co... Mimo tego, iż ich wybijemy, to potem i tak oni znów się pojawiają. Gdzie może się włóczyć ten kolega? Obcharchała mnie, słuchajcie. Ona wybucha. Boże, zapomniałam, że wybucha. Tu nic, tu też nic. O Jezu, znowu wariat. Pa! Nie, chcę mi się z wami bawić. Czy my tu możemy przejść? Całkiem możliwe, ale teraz to jest niedostępne dla nas. Keep out! Tu mnie w ogóle nie było. A to tam też nic nie ma w takim razie. Ciekawego. No i co? Gdzie my w końcu zawędrujemy? Tak, tu impreza jak zwykle. Dodatkowo chyba to był gdzieś wilkołak, prawda? Czy nie? Dobrze pamiętam? Ach, okej, okay, wiem gdzie jestem. Tu nas tu wybył wilkołak. Oj, 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 cofnij, cofnij, coś tu leży. Tak, tu był wilkołak, ale już go nie ma, więc nie mam pojęcia, gdzie on jest. No nic. Teraz nie są oni jakimś wielkim problemem. Ale mnie zastanawia, gdzie jest ten jedyny gołąź. Chyba będę musiała to wygooglować po prostu, żeby nie błądzić. I żeby nie przedłużać, wybierzemy się w takim razie do naszego... To nie ten, nie? Nie. Niestety. Nie mam pojęcia, gdzie on siedzi. Ten artysta na cmentarzu dalej. Jeszcze pytanie, kim jest ta nasza niewidoma pani? Natomiast... Ten nowy? Nie wiem, gdzie on jest. Tu murzynek będzie, prawda? Tak.
No jakbym zrobiła przy tobie coś takiego? Nawet by nie zauważył. No dobrze, czyli teatr. A do teatru, pamiętam, prowadziła jakaś kręta droga. Szkoda, szkoda. Dobra, mamy znacznik. Jak tam się dostać? Musielibyśmy cofnąć, potem skręcić. Okej, jakby w lewo. No dobrze, cofamy jej w lewo. A tu co, rozumiem, że znowu jazda będzie na nowo. Dobry kierunek obraliśmy w każdym razie. Więc za każdym razem jak drzwi otwieramy, to jest zabawa od początku, czy nie? Chyba nie. I teraz będziemy... O, już minęłam, przepraszam. Czyli w tamtym kierunku mam się udać? Dobrze, tak, dokładnie. A tu jeszcze mi się pamiętam były. Ale już ich nie ma. No to nie. A jednak coś leży. Ona ma 31. Zostało po niej coś fajnego? Jeszcze luknę? Nic. No krytyczny, no wiemy, no kurde, staram się. Robię co mogę, tak powiem. By ich tu wszystkich uzdrowić. I robię to... Non stop. Niestety, to nie pomaga. Z tego co widzę. Może tak ma być? Kto to wie? No leczę, więc... Ale Whitechapel słabo wszędzie. Nie wiem, jak to się skończy z tym Whitechapel. Dobrze, i teraz tak. Którędy do tego teatru? Rozumiem, że to teatr. Tak, teatr Doris Fletcher. Znów na nowo. I teraz jak się do niego dostać? Tam pamiętam, był jakiś zakamarek. Będę biegać przy nich, prawda? Nie chce mi się wręcz. O kurde, ten jak mi przypomniał. Dobra, a ty tutaj baw się dobrze. No to nie jest skubany mocny, nie? Ci są najgorsi. Zawsze byli w sumie. Fuck, fuck. Kurczę, tak, tak. Tu coś było dla mnie dobrego, gdzie to widziałam, jakaś skrzynia. Śmieci podniosłam, ale tu jeszcze się coś... O, jest. No i nice. Teatr, teatr. Nie.
Kurde. Blisko, a daleko. Poczekajcie, jak się do tego teatru wchodziło? To jakaś budowa była, prawda? Nie teatr, ale do niego było trzeba zajść od drugiej strony. Tylko gdzie tu się skręcało? Chyba w tamtym miejscu. O tu! Bla, 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 bla. Chłopaki. No i co? Nie wejdę teraz tutaj, bo muszę się... Nie ma mnie. Już sobie pójdą. O, jest. No i wchodzimy. Zobaczymy, co tam będzie. Mam nadzieję, że doktorka znajdziemy całego i zdrowego. So Prewin never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. No, a to oni jeszcze nie wiedzą, że Edgar McCallum nie żyje. Czyli będę musiała tutaj lać się z nimi. Ostro. To oni sobie tutaj bazę budowali przecież. Wypadową. To nie pierwsza, ale chyba największa. Teraz pytanie, gdzie oni są? Na dole? Znów na ścieżkach? Tak. Mogę skoczyć? Nie mogę. Pytanie, gdzie Edgar jest? Coś ciekawego do pozbierania. Ciekawe, czy McCallum tutaj wrócił. To mnie interesuje też. Jezu, jeszcze muszę się wydrzeć na koniec. Żeby wszyscy wiedzieli, że idę. Dwadzieścia jeden metrów. Oho. O kurde. Wow. I gdzie ja teraz jestem? Na początku zabawy? Skubane. No chodźcie, chłopaki. Nice. Dobra, skąd oni mnie rzucili? Dobra, od niego nic nie dostanę. Chyba tędy szłam, nieprawdaż? O, 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 szczura biednego. I can't believe I'm doing this. Tak, 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 tak. Czemu nie biję, a nie pazurami wykańczam? Bo dostaję jeszcze z tej siekierki krew, więc tak to się opłaca, bym powiedziała. Z full paskiem, z całym paskiem tam wejść, bo nie wiem, co mnie czeka tak naprawdę. Tu zamknięte. A tu mnie nie było. Aktualny pamiętnik Doris Fletcher, słuchajcie. Tu nie przeczytaliśmy. Próby już prawie dobiegły końca i niebawem ponownie wejdę na scenę. Zebrałam swych famulusów, gotowych spełnić każdy mój rozkaz. W
Wkrótce do teatru powrócą widzowie, gotowi entuzjastycznie oklaskiwać moją sztukę. Młodzi, wspaniali, zdrowi. Wrócą do rodzin, do swych pięknych domów i szczęśliwego życia, zachwyceni mym występem. Zdumieni mym przebraniem, dotknięci mą chwałą, mą spuścizną zarazę. Rozniosą chorobę jeden za drugim, a potem się przemienią, a ja znów będę ich umiłowaną królową i nigdy mi nie przebaczą. To będzie moja zemsta z paskudną pułapką, którą zostawił na mnie los. No, do tego nie przeczytaliśmy, ale oczywiście udało nam się to wywnioskować wcześniej. Teraz tak. Czyli nie tędy droga. No na deski chyba powinnam zejść na dół, prawda? Tam gdzie mi rzucono, że tak powiem. Więc spróbujmy. Pyk. I tutaj chyba gdzieś powinna droga prowadzić. Jest. No od razu? Tak, powiedzmy, że ten jest najmocniejszy, prawda? O kurde, jak mi przyłożył. On mnie nadział. O tu dupek. Nie, akurat tego bym chciała sobie zostawić na później. I tak, bo ten jest najmocniejszy. Fuck, fuck. Kurde, no nie dadzą mi go zestunować. Jest. Leć, leć, leć i bang! Nie trafiłam go. Ekstra. No nie tego właśnie. No też się tak nie da za bardzo. Nie mam krwi. Ten tylko na raz, nie? Cwania. Jest. Okej. Ałam, dostałam. Ała, dostałam. Znów dostałam. Kurde, co oni mi robią. Ej! Ej! Ej, sytuacja wygląda kiepsko, naprawdę. Jak mnie trafią raz, to jest koniec. Zdążyłam chyba w ostatniej chwili. A mnie tu brzydko potraktowali. Nie podoba mi się. Jezu, jest! Boże, ostatnia szansa, nie? Okej. Ty nie powinien być taki trudny. No właśnie. On tam, to jest taki, ja wiem, raczej ich support. Zbadaj sprawę porwania. Teraz tak, czy oni mają coś przy sobie? Ten nic ciekawego, a ty? Nie. Okej, okay, mamy naboje. Tu nie możemy wejść. Okej. Okay. Gdzie jest nasz przyjaciel? Okej, okay, pozbierałam fanty, ale nie widzę. No jest pod spodem. No jak się do ciebie dostać?
A tam jest jeszcze misio. Tędy. Chyba. Okej, okay, Houston, mamy delikatny problem. Czy my możemy sobie zaznaczyć zadanie ładne? Nie możemy, prawda? Zbierz informacje. No ale jak? W starym... Dobrze, dobrze, dobrze. Ja myślałam, że musimy zejść na dół, a tu się okazuje... W sumie Swansea jest na dole, więc zejdźmy jeszcze niżej. No ale tu byliśmy, nie? Jak my mamy się dostać do piwnicy? Czy ja wyszłam z tego teatru? Mam nadzieję, że nie. No kurde no! Nie! Czterdzieści cztery metry. 40. 32. 29. 20. Gdzie oni są? No niby tutaj. Gdzieś powinni być. Jest na dole. Byliśmy tam raz na dole. Tylko ja teraz nie wiem, jak się tam dostać. Nie mam żadnej podpowiedzi. Z lewej ktoś jeszcze jest. Ktoś go pilnuje. Ale jak się dostać jeszcze niżej? Bo gdy stoję tutaj, to mnie kieruje do tyłu, prawda? Mi się wydaje, że właśnie za tymi zamkniętymi drzwiami było przejście na dół. Ale pewności teraz nie mam. No i nic tu nie widzę, co by wskazywało jakiś trop. Czy jest dwójka? It's locked. Z tej strony. Już nie odnalazłam jakiegoś papierka i mam teraz problem, ale tu wchodzimy na górę. This is despicable. Spróbujemy drugą stroną. Świetnie. I co teraz? Tu były jeszcze jakieś drzwi, ale to przez nie nie mogliśmy przejść, prawda? Dokładnie. Ha. No jak nic prowadzi tam nas na środek, prawda? I mamy coś tam zbadać, ale... Gdzie oni jeszcze są? No mam zejść na dół, jak nic, po prostu. O, i zbadaj sprawę. Ale jak mam ją zbadać? Dobrze, moi drodzy, ja tutaj jeszcze pobłądzę, bo nie mam żadnych wskazówek. Czy ja dostałam coś do przeczytania? Chyba też nie. Włączył mi się ten Swansea teraz. Dostaliśmy jakieś papiery? Zupełnie nic chyba. O, to na przykład dla przykładu nic się nie wczytuje. Także ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek, bo tutaj się już długi materiał robi i zapraszam na kolejny, myślę, że tam już tego biednego doktorka znajdziemy.